Gigantus Columbus Romanus. Forum Romanus. Forum Romanus. A gdzie ty mnie wywiozłaś? Mieliśmy do Chorwacji jechać. Ups, przepraszam, pomyliłam drogi. Ej, opowiadaj. O czym? O tym, gdzie się znajdujemy. Ty powinnaś wiedzieć takie rzeczy. Znajdujemy się w Koloseum, nie w Rzymie. W puli nagród. Bo najważniejsze jest to, że my najpierw znajdziemy coś ciekawego, idziemy to zwiedzić, nie wiemy, gdzie jesteśmy, a potem dopiero czytamy to. Tak. I to takie, także nikt nie wie, co to robić, czy to na przykład teatr, ale chyba nie. Myślę, że oprócz teatru, to jeszcze może, nie wiem, bili się czy coś. Były walki? Rzucali się w siebie. Ej, super, że zaczęłam nagrywać, żebyś powiedziała historię, a ty przeszłaś do siku. No to patrz, nie? Sikusprawnym przejściem. Mir. A tu jest dużo wyjść. Na drugie piętra. Ciekawe, czy tu jest jak w tym, że tu gorsi, tam lepsi. Ale nie, to w sumie jest z jednej strony tylko. Pewnie tak. W sensie to pewnie teatr to był. Jedni lepsi, drudzy gorsi. No ale tak, pewnie tam są. Orkiestra siedziała. Orkiestra dęta. Orkiestra rozdęta. Nadęta. A były drudzy? Złośliwe? Pewnie były. Pasują w sumie. Tematycznie. No. Myślę, że one były gorsze od lwów. Delfiny są, aha, gorące. O Jezu, ale mi włosy wypadają. Ale... I ruszają się te schody. Może one są ruchome. Wiesz, jak one się ruszają? Dlaczego? Musisz dlaczego? No ja tutaj robię trzęsienie ziemi. Wioski. To jest ona i on. Zakazana miłość. Nie boi. Co? O, jaszczurka. O, piesek. Ostatni krzyk mody. Zapomniałam copki znowu. I boli mnie głowa od słońca. Co się jeszcze stało? A co się stało? A kto pytał? A kto pytał? Nie bądź. Głodna jestem. Ja też. Chodźmy już. No chodźmy już jest. Renatka, mówisz, że to wszystko dla ciebie? Co? To wszystko dla ciebie? No dla kogo? Renatka! Czego się węgla napierdala? No lubię, ale będzie dobre naprawienie. Dobre naprawienie właśnie. Jak to się śmiesznie przybliża. A to brunata? Wiesz co? Tak odrobinkę. Skład Fanty. Sok od limuna 3%. Od koncentridna noga soka. Limuńska kiselina i jabłuczna kiselina. Regulator kiselosti, natryjew glutonat, aromę. Ej, czemu mówisz, że te ciastka są miękkie jak gówno? Dlaczego? O nie, nakryła się. Dobra. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. Akurat nagrywasz mnie jak myję, ten gówno. Tak. Bo tak ładnie śpiewasz, razem z tym. Zabrałaś serce moje. Cieplusia, możesz chodzić. Dobra, jest filmik, jak złożyć to dziadostwo w 2 sekundy. Trzeba robić ósemki. Ósemki. Ósemka, nie kółka. Ósemka. No tak, ale tak jest. Wyszło. Worek. On nie czuje. Tu mi nie się mówią. Fajnie, tyle.
nie przyszło, żeby się z tego nie wypuszczyło. No dobra, idź stąd, powiedziałam, idź stąd. Miałeś odłożyć? A kto to taki mądry? No, kto to taki mądry? Aha, w ogóle od 4 minut coś się nagrywa. O, daj. Wyglądasz jak Debbie. Najnowszy krzyk mody. Strike a pose, a pose, and one, and two, and three, and more. And kiss me love from the camera. Send love and kisses to a camera. What about the grzybka? Mrugnij okiem, jak coś się dzieje. Nie mogę otworzyć tego oka. Decyzję podjęliśmy przed chwileczką, bo ogólnie nie chciałyśmy jechać na dół Chorwacji, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Tak. I sobie pobyć w Chorwacji tutaj na górze, ale tutaj nic nie ma. Nie ma nic i jedziemy na dół. I jedziemy na dół Chorwacji. No, byłeś na dwóch plażach i jadłyśmy dobre jedzenie. Ale tak, nie, to było fajnie, tak mi się podobało. Fajnie, ale na jeden dzień, tam na górze. Tak. No. I fajny był camping. Znaczy, może, i też na jedzenie. Może tam jest coś, o czym nie wiem, że jest, ale w końcu jedziemy na dół. Tak, bo ja chcę iść na tą łódkę, party łódkę. A, aby się udało, bo to jest taka presja teraz, czy się uda, czy się nie uda. Czy trafimy na tą łódkę, czy ta łódka będzie? No, a ten, a powiedz, bo byliśmy teraz jeść takie, bo znalazłam na internecie, że jest taka super restauracja, że fajne i fajni ludzie i w ogóle, no i rzeczywiście była taka swojska restauracja. Tak. Jak taki wujek założył swoją restaurację, jest pyszne jedzenie, no i rzeczywiście, ten pan był bardzo miły. Jedzenie było takie dobre, jeszcze tak, na początku przyniósł nam rakije. Tak, potem, tak, bez wymówiliśmy, przyniósł nam rakije, potem przyniósł jakiś cały talerz, jakiś kanapek z pietruszką, serem. I oliwą. Oliwa się płynęła po brodzie. Tak, potem jemy, zaraz patrzę, idzie znowu, przyniósł znowu 4 kieliszki tej rakii. No i wypiłyśmy, zaraz przychodzi, przynosi cały dzbanek tej rakii. No, no to było zanim dostałyśmy to jedzenie. Tego jedzenia było tak dużo. No i były te muszelki. Palmary. Nie. Te co? Oho, te. Te, jak one się mule? Nie mule, a mułki? 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 Nie mule, mułki. Takie jak ostry? Nie, to ostry, no takie czarne. Takie czarne coś. No. Mułki chyba. Nie wiem. O mułki. No i Klaudia wzięła i sobie je. I tak się spokojnie, sobie się tak przygotowana, jem i tak nagle ja poczułam takie gówno we mnie. Naprawdę. To ja sobie myślę, no ja sobie robię, to jest mało przesadza, to ja spróbuję. No i no jak powąchałam, rzeczywiście śmierdziało gównem, ale nie, dobra, ściągnęłam ten, bo tam był taki mój, taki. No to dobra, ściągnęłam to i zjadłam ten środek i takie, jest, no nie. I normalnie, no naprawdę czułam, jakbym zjadła kawałek opory. Obory. Kawałek gnoju. Kawałek opory. No, ja nie wiem, ale ogólnie jedzenie, wszystko, reszta była super. Tak, ale może wiesz, może po prostu z tego jest jakby żyjątka. Nie wiem, może to była jego kupa. No, ale w każdym? Nie wiem, bo wszystkie się zostały. Ja to jadłam kiedyś i smakowało normalnie. No, tak, nie wiem. Nie, ale to było dziwne. No, że zjadłyśmy naprawdę gówno. Ej, ale to już naprawdę, znaczy ja wcześniej nigdy nie jadłam gówna, żeby móc powiedzieć, że tak no, smakuje, no tak, ale... Tak, ale jakby to sam ten zapach, no od razu to dotkniesz i już taki... Ale no, naprawdę jak zjadłam, to ja w ogóle nagle czułam zapach opory. Przypomniały się wszystkie wspomnienia, wakacje u babci, tak, to doła, krowy, świnie, te gnojówka. No i tam stwierdziłyśmy, no kurczę, 15, co tu robić? No tak. No i włączyłyśmy, że ten, że tam na dole spoko, dobra, to już tam sobie idzie. Przyszłyśmy zobaczyć, posłuchać jak grają organy tutaj, organy morskie. Organy? O, słychać! No dobrze, idziemy, bo oczywiście tam się pan rozłożył na perkusji i na pieprza.
psuje mi atrakcję. Mógłby pan pan ciszej? Bo ja chcę się skontaktować z naturą. No chodźmy tam. Gdzie? Tutaj. Bliżej perkusisty? Jeden takie porównanie. Co powinnam słyszeć, a co słyszak? A jakby te fale tutaj w ogóle te tak dotąd? No. Ej, tu można? Nie wiem, co... Pierdolca wyrzuca. No właśnie. Wow, zlatna wrata. Co to może być? Czyli złota brama. Czyli tędy przychodził ten cesarz. Jak on miał na imię? Dioklecjan. Tędy. I to była ta główna. Tędy. A druga, bo tu są w ogóle cztery te bramy. Tak? Że złota, brązowa, srebrna. Nie wiem, czy srebrna. No cztery są. Ale wyjdziemy tą najlepszą. Tak. No tak. Słońce. Bo jak ponoć patrzy się w słońce, to rzeki koń. Boże, wiuda. No nie. No nie wiem, tak słyszałam. No dalej nie działa. Czasami no to jak... patrz dłużej, to kichniesz. A jak oślepnę? A jak jeszcze patrzę do wiatru. Zjeżdżaj na tej róże. Wszyscy Maje znają i kochają. Mała przyjaciółka Maja. Maju, 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 cóż zobaczymy dziś. Potarła o palec Dionizjosa? Nie. Do Mecjusza? Cesarz... Dioklecjusza? Do Dioklecjusza? Czekaj, bo ja też nie pamiętam teraz. Ale tą ręką jakby co? Tą ręką. I znalazłyśmy już dwa pieniądze. Co się stało? Ej, ktoś ukradł dla mnie róże. To ten Amor, który jeszcze nie ogarnia, co robi. Amor nie ukradł. Ale Amor ci dał. Amor ci dał. A ten obok ukradł. Tak. Hardkorowo pada deszcz, białego dnie uśmiech. Ja nie będę z tobą duetować. Na maksa uśmiechnie to w ogóle, czy wiesz to? Na maksa się. A jak jest? A ja na maksa? Na łagodnie! Ja... Tak nie woli sama pić. Czy on nie przed września? Ukraść się te znaj, moja mała wiąda. Zamówiłyśmy o rynarza po raz takim piękny rejs Krzysztofer Krawczyk. Ale nie wiem czemu tak cicho. Gra! Ej, już koniec? Ej, ty. Ej, tyle schodziłyśmy po schodach? Nie. Hej, deszcz mnie wykopą, hej, wiatr wykołysą. Do ciała jesz po mnie. Nie, ja tego w ogóle nie widzę. Kurde, nie zdążyłam. Nie zdążyłam, pan miał takie spodenki, krowę. Ja, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie? On jest za nami jest. Masz go? Przesuń się!
tam gdzie z tyłu. Pan z tymi. Stop! No, tutaj dobrze białe przyjęłyśmy. Ej, my w kupie były do wyboru białe i czerwone wino i kupie zamiast sobie sprawdzić, które jest smako, dodałyśmy do pełna, a to czerwone było takie, że... No to było takie, nie chcę, ale muszę. No nie chcę, ale muszę wypić. Dobre, ale nie. Nie ale do teraz. Białego jeszcze dużo było. A, dobrze. Także jeszcze możemy sobie podchodzić i podchodzić. Ale, takie dwie peczuki. Ale nie wiem, czy nie wyślemy teraz klony. Mamy tylko te przesadzone przy tej beczce. Gdzie są te winy? A chciałam pokazać, jakie zajebiste w ogóle kiemiszki. A no, to dotykam, to się tak, to się tylko tak trzymam i się rozwijają. Asika. Nie wiem. A co ty tam tyle robiła? A oglądałam siebie w lusterku. Takie nabieranie wina w takich okolicznościach przyrody. A tu wina mamy pod dostatkiem. A takie wlejesz, nic nie będzie. Białe czy białe? Białe, to było białe, no. No ostrożnie, bo ono się tak... Nie kręć bardziej, bo ono się przekręca i... O właśnie. Ej, powiedzmy klaun, żeby potem poszła, żeby nie było, żeby tylko... No właśnie! Co? Czego to się... No tu masz! No tak, można wychodzić z gibla. Tak, tak od gibla to ja mogę ścigać, co nie? Ona temu winna, ona temu winna. Wytrzeć podłogę powinna. I moje majtki, które schły mi w dnia, coś było na niej wino. Kurde. Ja się nie bawię, może jeszcze raz, bo ja tak nie tak dało. No właśnie. O nie, no to jest to, co jest Bajra. Bajra morena. Nie mamy biletu. Tak. Został na mieszkaniu. Bilet. No i prawda bohaterka poleciała. Jej, ja Shiro. I siedzimy. Pełna energii. A to tak cię suszy? Co się stało? To ciebie nie suszy? Nawet nie. Po weselu? Really? Oh my god! Are you not crazy? I don't know, I was in Croatia 10 years ago and I remember the song. That's why. Is it a couple? Stawiam tebe, mój najlepszy cwin. Sercu je też go, a suze cię skrym. Adiós amor, adiós amor, adiós amor.